7 lat minęło od czasu, jak zgrzeszyłam wobec Boga i zapomniałam o obowiązkach matki. Nikt tego nie wie, ale ty wiesz, więc mówię jak jest. O, chłopaczyska powyrastały. Żadnego nie poznasz. A u mnie po dawnemu. O, Januszek? Januszek. Januszek do szkoły, Januszek ze szkoły, a ja do sprzątania po cudzych kątach. O, a ten piegowaty to wątroba. Zawsze mi Januszka na manowce sprowadza. A to... A ten tutaj? To Arek, Żurek. Taki sam albo i gorszy. W kondony dmucha i niby balony po klasie puszcza. Młode nauczycielki to na węgiel się ze wstydu palą, ale co mu zrobisz, jak pół miasta u jego ojca się leczy. Ale ja ci tu o takie głupstwa, a ty o sobie nic. Ale Januszek wykapany ojciec wieni. No. Jeniu, chodź, chodź, coś ci pokażę. No chodź. Ale potem to skończysz, no chodź tutaj. No chodź, zobacz, to jest właśnie nasz domek. To znaczy nie nasz, tylko PGR-u, w którym Rysiek za traktorzystę robi. Poczekaj, czekaj, tu go masz. Aha. Chociaż tobie się fartuje, Jadzia. Na górze jest pokoik. Kiedy zechcesz, możesz na wczasy przyjeżdżać za darmo. Mazury to mazury. Zawsze trochę zdrowia złapiesz po tych kurzach i sprzątaniach. Ale ryba! No. Wiesz co? Pójdę do Kalisiaka. Nie widział mnie już 5 lat. Jadzie, Kalisiaka nie ma. A co się stało? Na kursie. Pojechał na dyrektora się uczyć. To ty pewnie szefową kuchni zostaniesz, co? Coś ty. I tak poszłam w górę. Już drugą kucharką jestem. A za ile to teraz? A, 200 więcej. No, to bardzo dobrze, to już coś. Na pralkę sobie odkładam. Już przy bali stać nie mogę. Jadzia, zobacz, żylaki mi już wychodzą. I na co ty się tak chapiesz? Genia. O Jezu, na co, na co? Będziesz miała syna, to sama zobaczysz. Elżbietka? Elka, no, no, patrzcie ty. Jadzia! Ale to picowana jesteś, o Jezu. A co to, wiatraczek? Ale szpilki masz znakomite. Gdzie kupiłaś? W komisie na Rutkowskiego. Znakomite, no odwróć się, odwróć. Ładna ta sukienka. A ty tu czego? A nic. No Elka, ruszaj do roboty, nie świeć mi tu gołym dupskiem, zobacz. O Jezu, czy to on koleżanek nie ma. No zobacz, dziecko, stoisz, ty nie masz. Co się stało? Znów klucz od domu zgubiłeś? Nie kręć się, gdzie tam gały wlepiasz. Chodź, porozmawiamy, zamki trzeba zmienić. Gdzie klucz posiałeś? Co mamusi odbiło? Jaki klucz? Do szkoły jest mamusia wzywana. Do szkoły? Na zebranie? Może i na zebranie. Przecież dopiero co było. Znowu wywiadówka? A może ty coś zmalowałeś? Ja nie. A kto? Wątroba. Wątroba? Mhm. Po co się z nim zadajesz? Tyle razy ci mówiłam. On cię kiedyś na manowce sprowadzi. Słuchaj, jeżeli to wątroba, to po co ja mam iść do szkoły? Nie wiem, mamusiu. Może chcą mnie umoczyć? Przepraszam, Jadzia. Za pół godziny jestem. Chodź. Ela, skręć mięso.
Tak. No proszę pogładzić tego kotka. Kotka? Kotka, kotka. Proszę, proszę. Panie dyrektorze, ja mam odpowiedzialną pracę i żeby się zerwać na te pół godziny, musiałam brać podpis personalny i kierownika. I podbić w administracyjno-gospodarczym dziale. A pan chce, żebym ja tu sobie kotka głaskała? A to nie jest już zwyczajny kotek. Dzięki pani synowi. Niech Felicja pokaże tego kota. No? Właśnie. Dzięki pani synkowi. W pokoju nauczycielskim siedzieli sobie spokojnie nauczyciele, pili herbatę, w czasie dużej przerwy i nagle ktoś wrzucił kota przez okno. Panna Jentyszanka wzięła go na kolana. Wcale nie wzięłam, on sam wskoczył. O, skoczył. I niech pani pokaże tę swoją sukienkę. Na jutro to pani przepiorę, przeprasuję. Będzie jak nowa. Tak, ale sprawa ma szerszy aspekt. Wychowawczy. Pani syn na łobuza wyrasta. Pasożyta społecznego. Cały naród dąży ku lepszej przyszłości, a Smoliwąs co? Koty sadzą smaruje. Cały naród buduje 1000 szkół na 1000-lecie. Dla kogo? Dla łobuzów? Panie dyrektorze, Januszek jest taki, jaki jest. Głupoty mu czasem w głowie, ale co do zwierząt, to on bardzo za nim jest. Ciekawe, bo dziewczynki też zeznały, że tego białego kotka umazał sadzą pani syn. Generalnie mówiąc, wątroba trzymał, a pani syn smarował. Bo jak powiada, za biały był. Oczy ich bolały od patrzenia. Sukienkę do jutra wypiorę. Pani pozwoli. Sukienka to głupstwo. Sprawa, tak jak już pan dyrektor podkreślił, ma aspekt wychowawczy. Tu raczej inna przepierka jest potrzebna. Dorosłej kobiety nie będę uczył jaka. Tak jest, panie dyrektorze. Mnie dwa razy powtarzać nie trzeba. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jeszcze słówko. Pani podobno sprząta po godzinach. Owszem. To dam znać kiedyś przez Januszka. Przyszłaby pani do mnie? Dobrze. A jeśli chodzi o tę sukienkę, to skoro pani się tak generalnie upiera, to może pani ją upierze. Dobrze, upiorę ją. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Jak jasno lśni, ach ty drogi! Za co, mamusiu? Za co, kochana? Za co? Ojej. Za co, tak? Za co? A co to takiego? A dlaczego ta sukienka tak wygląda, jakby się diabeł na nią zesłał? Ale to wątroba! To wątroba, to wątroba. Przecież ja bym tobie taki głupot nie zrobił, prawda? Żebym się z tego miejsca nie ruszył. Bo się tyle razy ci mówiłam, żebyś się od tego wątroby trzymał z daleka. Czy to ja w kościele jestem, gdzie klęczą i się modlą? Powtórz jeszcze raz przy świadku, coś obiecał. Dobrze. I przysięgnij. Bundek, ty gdzie mordę wtykasz? Znowu cię do tej dupy ciągnie. Ty lepiej się do kolejki do niej zapisz. To co mam powtarzać? Ach, nie! Mówię ci! Tak już jest. Tak już jest na tym świecie urządzone, że musi urodzić się Mickiewicz, musi i windziarz. Pan Bóg daje teraz, a drugim wynagrodzi później.
Nie zgodzę się z panią. I owszem, słuszna racja, że pieniądz jest kwiatem życia. A co się z kwiatem dzieje? Kwitnie, pachnie, potem umiera. Z tym to już do ogrodnika, nie do mnie, pani Gieniu. Życie pani nie zna? Wygląda pani jeszcze niczego i w wieku jest w sam raz. A do czego? Oświadczyłabym pani coś, ale pod takim słowem, że tylko pani będzie wiedzieć, ja i jeszcze może Matka Boska. Masz moje słowo, bo cię lubię, Elka. U mnie tajemnica jak w grobie leży. Zarobić można i bez większej mitręgi tym, co ma kobieta od urodzenia do samej śmierci. Każdy chłop jest głupi, a jak sobie popije na babę, leci jak pszczoła na miód. Ja, pani Smoliwąsowa, jak już sobie tak szczerze mówimy, lubię pojechać do Warszawy, najlepiej tym 18-16, bo akurat wieczór się robi. Chodzimy sobie grzecznie z koleżanką w alejach, wystawę oglądamy, a chłopcy jak ci my, jak zaraz któryś tam podchodzi i propozycje robi za ile, żadna z nas niżej 300 nie schodzi. Są tacy, co by chcieli za 100 i to jeszcze z figurami. Takim pani Smoliwąs, jak również całkiem trzeźwym, od razu trzeba odbój dawać. Trzeźwy jest najgorszy już przez to samo, że ma śmiałość podejść bez wódki. Taki, co wódki nie tyka. Posiada wredny charakter, bo chciałby dupę nie swoją wyobracać za drobne pieniądze, żeby mu do następnej wypłaty starczyło. Dość, starczy. Nie będziesz mi tu nauk kurewskich dawać. Jazda stąd, bo ścierkę złapię i w pysk strzelę. Myślisz, że nie wiem, jak cię do chłopów ciągnie? Jak ci ten kawałek, co go byle garbu znosi, kusi i spać nie daje? Co? Coś powiedziała? Coś ty powiedziała? Dziwka mnie rozumu będzie uczyć. To tak cię matka chowała, tak? Wstydu nie masz! Za prób więcej nie wpuszczę, żebyś mi zarazę na ludzi przeniosła. Nie chcę cię tu więcej oglądać, słyszysz? Czekaj tyś! Ojej! Co to jest? Boże! Znowu na rozrabiam. Pożalałyście obie? Słonina na podłodze, no jak to tak można? Ludzkie jest... O co chodzi? Wszystko na to już niech ona pani powie. Pani Kwiatek, niech pani wstanie z tej posadzki. Poniesiono, żeby tak długo leżeć. I obie was poproszę do kantorku. Czekam. Już ona dobrze wie, za co ten masaż miała. Ale ja nie wiem. A boksów ani zapasów na stołówce tolerować nie będę. Od tego jest hala gwardii. Od tego, czym się osoba ta zajmuje, jest Rutkowskiego. Dawna Chmielna. Nie rozumiem. Niech ona sama powie. Pani Smoliwąs, to nie bazar i targować się nie będziemy. Albo się dowiem, o co chodzi, albo wystąpię o naganę dla obydwu. I z pensji potrącę. Dałam słowo. I może mnie pani przez maszynkę do mięsa przepuścić, a nie pisnę. Słowo jest słowo, pieniądz jest pieniądz. Muszę już iść, pani kierowniczko. A ta niech od razu o zwolnienie pisze. Ja jej do kuchni więcej nie wpuszczę. Za wielka chmara ludzi obiady konsumuje, żeby ich narażać. Ty nie próbuj pokazywać mi się w kuchni. No idź, umyj się. Dzień dobry. Dzień dobry. Zeszyty po klasówce przynieśli. Przynieśliśmy. Przynieśliśmy? Śmy. Powiem profesorce od polskiego, jak znacie język. Ty jesteś Smoliwąs. Aha. A ty Kiszka. On jest wątroba, proszę pani. Wiedziałam, że coś w tym rodzaju. Dziękuję wam bardzo. Stasiu, z tamtej strony. Chodź! Dawaj, dawaj, zapykaj frajerze. Tam drożdż jest do WF-u. Cicho, szybciej, cicho. Dobra, nakryjemy ich. No, wskakuj. Skakuj, uważaj. Hop, cicho, Stasiu. Czekaj. Dobra, mam ich. Uj, ja cię dziękuję. Ty, na tapczan ją ciągnę. No i co? Na kolanach mu siada. O kurcze, ja cię. Czekaj, no i co? Biushalter jej ściągnę.
Co on robi? O jacie! Stachu! Zmiana! Światło w mordę zgasi. Kłamiesz! Zobacz! Czy... Dam ja ci kiszkę. Stolcową. Dawaj, ja to nadmucham. Masz. Daj patałach, nie potrafisz dmuchać. Patrz. Dobra. Gra. Janusz. Co? Janusz, co? A to pisz. Gdzie? Kocham drożdża. Drożdża. Dobra, gra. Arek. Uważaj. Schowaj, schowaj. Porządku. Boże, no spadł. No już. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, mamusia kazała się zapytać, ile drożdży potrzebnych. Drożdży? Drożdży na zacier jest potrzebnych. Nie wygłupiaj się, Smoli Wąs. Udało się. Czekamy tylko na koleżankę Jętyszankę i zaczynamy. O, jest koleżanka Basia. Prosimy, prosimy. Przepraszam. Pani magister, o ile się nie mylę, karnawał się już dawno skończył. Kolego, przecież was nie upoważniłem. Towarzysz? Przecież to jest... Co za tandeta. Nawet prezerwatyw porządnych nie jest w stanie tak ustrój zrobić. Panie profesorze. Pan jest urażony w imieniu ustroju czy kondonów? Pani Smoliwą, kręcić to pani wie, gdzie można. Kijem w szambie. Przecież kota w worku nie kupię. No jak długo pani to kupuje? Od pół roku chyba, kochana. Prędzej mi tu włosy wyrosną, nim on zda do następnej klasy. A z cenzurą do siódmej już dzisiaj może się pożegnać. Pani syn na bandytę rośnie. Prawdziwy Paramonow z niego będzie. Tu! Tu mi włosy wyrosną. Panie Karole, mój Januszek zginął. Tylko pan może pomóc go szukać. Jak ja go sama w nocy znajdę? Do szukania to jest milicja. Albo może być pies. Na miłość jej się zebrało w nocy. Myślisz, że nie wiem, co się tam wyrabiało? No co tak sterczysz w gaciach? Siadaj. Dobra, dobra. Nie będę cię bić!
Janusz? Janusz! Januszek! A, ty tu! O Jezu! Ja cię proszę, odłóż tę pytę! Odłóż tę pytę, mamo! Odłóż tę pytę! Ach, ty łobuzie! Na świat paramanowa wydałam, tak? Na mnie? Narodzoną matkę! Odłóż tę pytę! Odłóż tę pytę! Noc Moli Wąsowa 1-0 dla ciebie. Co ty mówisz? Pożałujesz tego. Potem zjesz śniadanie. Zobacz, jest gorące mleczko dla ciebie. Wstań. Oj, boli. Boli. Bardzo boli. Wiesz, syneczku, że ta ręka wolałaby cię przytulić do serca, niż bić i karać. No pij. Pij, mój maleńki. Ja już muszę iść do roboty. A ty wstawaj, umyj się. Oj. Do szkoły nie pójdziesz. Bez siupów? Bez siupów? Jeszcze mamusiu rozpleć tę płytę w kuchni. Już mamusi nie będzie potrzebna. Kochany mój. Mój ty. Gówniara. Co robisz, Januszku? Chodź, mamusiu, siadaj. Popatrz, kochanie. Tu jest cała matematyka. Trzy rodzaje przestawania trójkątów. Bo ja, kochana, pojąłem, że nauka to wszystko. Tylko nauka mi da w życiu chleb. Tak, Januszku, na pewno. Popatrz na moje ręce. Co ja jestem warta? Ale nie martw się, teraz to wszystko z górki pójdzie. Ja naprawdę będę kimś. Przecież my w tym domu nie musimy, nie możemy żyć jakbyśmy mieli jakieś wyroki do odsiedzenia. Przecież to gnój jest. Czy ty całe życie będziesz sprzątała ludziom? Nie martw się, naprawdę będzie wszystko dobrze.
Mój ty mądry. Mamciu. A teraz przydałoby mi się jeszcze trochę pieniędzy na książki. Przecież wszystkie masz. No tak, ale u nas kółko zainteresowań powstało w szkole. Ja nawet teraz bym pojechał do Warszawy, żeby kupić atlas zwierząt. A to do zajęć potrzebne? No oczywiście, że tak. Zaczekaj. Masz? Dziękuję. To co, mamciu, to ja skoczę do Warszawy, kupię sobie atlas, dobra? A potem jeszcze wskoczę do koleżanki, pouczymy się trochę biologii. I wieczorem przyjdę do domu. Dobrze? A Januszek, jak Januszek? Słucham. A ta koleżanka to przypadkiem nie jest Stasiek Wątrowa? A nie wie, mamusia, kto to czasem jest? Do domu? Mogę podrzucić. Dzień dobry, dziękuję pani. Proszę. A to pani auto? Męża. Co to pani nie wie, że po kursie dyrektora mu dali? Nie wiem. A, to dobrze. A pani po dawnemu w cygarach. Co mam robić, pani Kalisiakowa, kiedy akurat tyle umiem, co moje ręce? To, mówi pani, dyrektorem mąż został? Tak. Jakby tak jeszcze o mnie pamiętał? Roboty pani nie zmieni. Teraz już tak jest, że żeby być kimś, to papiery trzeba mieć. Ja nie dla siebie, pani Kalisiakowa. Dla Januszka. A co on umie? Może na jaką mechanikę pójdzie? Pomyślę. Niech pani za jakieś 2-3 dni wpadnie do męża na biurowiec. Dobrze. Dziękuję pani bardzo, pani Kalisiakowa. Do widzenia. To już samemu panu dyrektorowi się daje. Tak mi jest dzisiaj wesoło, pani Karolakowa, że nawet nie powiem, po co im mnie w dupę. Na co ta pożyczka? Na wczasy? Wczasy to ja będę miała na brudnie. Na pralkę, kochana. Proszę tu podpisać. Raz, dwa, trzy, cztery, 2100, 200, 350, proszę. Jadę do Warszawy. Znowu?
Do Pałacu Kultury nasze kółko zainteresowań ma tam swoją pracownię biologiczną. Ty mi na kółko tracisz czas, a co będzie z nauką? No nic nie chwytasz, mamusiu. To właśnie do nauki należy. Aha, widzisz, zapomniałbym. To są klucze pani Jętyszanki. Nauczycielki od matematyki. No wiesz, tej od sukienki. Ja u Kalisiaków sprzątam. No to sama pomyśl, które sprzątanie ważniejsze. Lecę, cześć. Ten? Łysy? Chce pan bilet? Dwie dychy. Bardzo proszę. Pierwsze miejsce, bardzo fajny film. Dziękuję. Pasuje? No. No to cześć. Dziękuję. Ojej, co to jeszcze nie gotowe? No było tego trochę. Boże, co ja teraz zrobię? Zaprosiłam przyjaciół, mieliśmy popracować i wypić herbatę. No gości można przyjąć tak jak jest. Ja przyjdę znowu za tydzień i wysprzątam wszystko do czysta. Za tydzień. Pani profesor, ja nie wiedziałam przecie, co pani sobie uplanowała. A mieszkanie było zapuszczone, że daj Boże zdrowie. Ja nie siedziałam z założonymi rękami. Nie wydaje mi się generalnie rzecz biorąc, żeby był taki bałagan, o jakim pani mówi. Chociaż rzeczywiście ostatnio miałam dużo pracy. Ja nie mam czasu na sprzątanie. Muszę wychowywać tę trudną powojenną młodzież. Januszek bardzo się zmienił, spoważniał. Generalnie rzecz biorąc mnie jej opuszcza. Można byłoby przebłagać dyrektora przed końcem roku. I co pani profesor radzi? Myślę, że bez dodatkowych lekcji, korepetycji, jak to się kiedyś mówiło, pewnie się nie obędzie. A pani profesor mogłaby sama? No, dlaczego nie? Już ja zadbam o pani mieszkanko tak jak o swoje własne. I o pranie też może pani się nie martwić, pani profesor. A syn ma tu przychodzić, czy w szkole mu pani zrobi wykłady? W szkole byłoby mi niezręcznie. Wolałabym, żeby Januszek przychodził do mnie do domu. Powiedzmy, we wtorki i piątki, o 5:00 po południu. Ja mogę też czasem coś ugotować.
Znam się na tym, bo pracuję w zbiorowym żywieniu. A dziękuję. Generalnie rzecz biorąc, jadam w szkole. Ładny chłopak się z niego robi. Dziękuję bardzo. O Boże. Czyli we wtorki i piątki, po południu. A co się stało? Nie, nic. Cholera jasna. Ty nie widzisz, że tu bielizna leży? Hm? Aha, mamusiu. Ona nie mówiła o żadnych dodatkowych lekcjach? Nie. To znaczy, że nie będzie mi już kołków wstawiała? Nie, nie. To ja idę. Wciąż tylko po kolegach i po kolegach się włóczysz. To co, mam ich do tej nory przyprowadzić? Ostrożnie, ostrożnie, panie wlazło. Dobra, dobra. Ostrożnie rzucać, to pan sobie może worek kartofli. Tak. A nie ma pan co podłożyć? Może tę kurteczkę, co? No przecież to kosztuje ciężkie pieniądze. No. Jedziemy, jedziemy, mnie się spieszy. Dziękuję. O, pralnie nam otworzyli. A po co pani to kupiła? A co to pana obchodzi? Przepraszam na chwilę. Pani Kalisiakowa, dzień dobry. Dawno pani nie widziałam. To już na serce cię rozchorować nie można. Obiecała pani mężowi, że przyjdzie do nas posprzątać. I co? Dobrze, pani Kalisiakowa. Ja nie wiedziałam, że pani sercowa. Ja całkiem czasu nie mam. Ale dla kogo, jak dla kogo, mężowi nigdy nie odmówię. To kiedy? Niech pani przyjdzie jutro. Ja mam wózek, pani Kalisiakowa. Pranie mogę zabrać teraz. Pranie to mnie już państwo bierze. Posprzątać pani przyjdzie. Do widzenia. Jedziemy, jedziemy. O czwartej mam być na dworcu. Do widzenia, pani. Przyjdę na pewno. Do widzenia. Weźmy mój brat. Majorem jest. Kupił radziecką pralkę, ale po pijaku wrzucił do środka bluzę i zapomniał medali podpinać. A było tego z pół kilograma. Żona włosy ze łba rwie, to jej teraz wszystkie tryby wstawi. Wyjmują jak nowa. Ruskie mają głowę 6-9. Głupi wojny nie wygrywa. Ja osobiście, proszę pani, nie widzę w tym nic złego. Każdy chłopiec w ich wieku jest ciekaw na gości. Zainteresowanie płcią odmienną jest rzeczą całkiem naturalną, normalną. Jeszcze mi na jakiego pedała wyrośnie. Nagą kobietę to będzie sobie dosyta oglądał na własnej swojej żonie. Nie,
Nie zrozumiemy się nigdy. Ja naprawdę uważam, że to całkiem naturalne. Naprawdę. Nie robię z tego żadnej tragedii. A ja nie. Żeby to nie była książka potrzebna panu doktorowi do medycyny i mniej wartościowa, to bym ją dawno w piecu na... spaliłabym na szary popiół. Dobrze. Arkadiusz! Słucham. Bardzo cię proszę, Arkadiuszu, żebyś więcej takich książek Januszkowi nie pożyczał. Dobrze. Januszek nie jest jeszcze na tyle rozwinięty, żeby to zrozumieć. Jego matka jest temu przeciwna. Proszę, żebyś natychmiast odniósł tę książkę do biblioteki ojca. Dobrze, mamusiu. Co to jest? Duży błąd popełniłem, mamusiu. Kiedy Arek dawał mi tę książkę, to ja myślałem, że to jest książka o Indianach. A potem to już tylko z głupiej ciekawości. No dobrze. Więcej o tym mówić nie będę. Ale pamiętaj, takich książek powinien się wystrzegać każdy porządny człowiek. A już na pewno w młodości. Dobrze, mamusiu. Słuchaj. Doktor Żurek to inna sprawa. On co dzień w pracy styka się z nagością. Innym od tego lezą do głowy różne brudne myśli. I człowieka sprowadzają na złe drogi. Bądź rozumiesz? Spokojna. Bądź spokojna, mamusiu. Ja też miałem w swoim życiu dużo kłopotów. I też chcę wyrosnąć na uczciwego człowieka. I dobrego Polaka. Dobrze, Januszku. Dobrze. Panie Kalisiak! Dzień dobry! A gdzie jest trzeci talerz? Kobieta się napracowała, to należy się chyba obiad, nie? Pani Smoliwąs, pani u innych razem z obiadem się godzi? Ja nie jestem u innych. Woli Wąsowa do Michy. Dziękuję. Dziękuję. Oj, dosyć, dosyć. Smacznego. Dziękuję. Weźcie chleb. Weźcie chleb, co to za jedzenie bez chleba? No tak, teraz jest tak, jak się należy. Nie jak u jakiegoś zdegenerowanego posiadacza ziemskiego. A u małego jak? Co u małego? Dziękuję. W tym roku szkoła już kończy. To dobrze. Tak. Będzie kiedyś kimś, to kto mu będzie pamiętał, że za młodu dziewczynom kamienie do szamba wrzucał? Ale zwyczajnym ludziom wszystko się pamięta. A jak ktoś już stanie się ważny, to i wszystkie jego grzechy idą w niepamięć, prawda?
Teraz bez szkół to jak bez rąk. Szkoła to potem praca. Praca to pieniądz, a pieniądz to kwiat życia przecież. Ja tak gonię za nimi i dogonić nie mogę. Chcę, żeby skończył technikum mechaniczne. To dobrze się składa. Bo ja akurat znam tego dyrektora technikum. Razem na egzekutywie jesteśmy. Jakby były jakieś korby, to wali się do mnie. Mhm. Ale egzamin musi zdać bez żadnej lipy. Dolewkę? Ja dziękuję. No to Hela, przyjdzie coś na ząb. Napijemy się wiśniówki. Własnej roboty. 3 miesiące się przegryzała. Nie, ja dziękuję. No pijcie, bo się rozłoszczę. Pijemy? No, znaczy. Ile razy wam mówiłem, żebyście przyszli do mnie na zakład, do pracy? Zarobicie tyle, że w diabły porzucicie te posługi. To wstyd, żeby taka młoda kobieta nie miała jakiegoś poważnego fachu. Ale ja szkoły nie mam. Akurat tyle, panie Kalisiak, co wróbel popuści w locie. Słuchajcie, we wrześniu musicie przyjść na zakład do pracy, jasne? Panie Kalisiak, najważniejsze, to mi się o dziecko rozchodzi, żeby jemu pan pomógł. Obiecał mój mąż, że sprawę popchnie. Po co głowę suszyć? No, to jeszcze po maluchu. Oj, nie, już dziękuję. No, wypijcie, bo się rozłoszczę. Na zdrowie. Zdrowie. Co pani? Co pani tutaj robi? Przepraszam, to pani z Genowy Fasmoliwąs. Tak? A kto pani jest? Czekam na panią. Pani syn. Razem z młodym Żurkiem. Właśnie do tego mieszkania. Zwabili podstępnie moją córkę. Jaką córkę? Co pani? I zgwałcili. To niemożliwe. Niemożliwe, to nieprawda. O tym zadecyduje lekarz. Przygotowuję już obdukcję pisemną.
Dla milicji i sądu. To nieprawda. Nieprawda. To niemożliwe. Nie dziwię się pani rozpaczy. Obie jesteśmy matkami, ale pani nie ma córki. To niemożliwe. Mój syn nigdy czegoś podobnego by nie zrobił. Młody Żurek to inna sprawa. Kto pani o tym powiedział? Żal mi pani. Ale co się stało, to się nie odstanie. Trudno, ale godności mojej córki będę dochodziła w sądzie. Musi być jakaś kara. A teraz idę do doktora Żurka. Do widzenia. Proszę pani! Proszę pani! Proszę pani! Proszę pani! Proszę pani! Thank you.